Witajcie moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym chciałabym Wam pokazać kosmetyki, które się u mnie nie sprawdziły, ale nie do końca nazwę je swoimi bublami, dlatego że zdaję sobie sprawę, że wiele z tych kosmetyków może się między innymi na przykład u Was sprawdzać. A na samym końcu pokażę Wam mega bubel, przed którym kupnem chciałabym Was przestrzec. Zacznę może od dwóch kosmetyków z firmy Liren. Pierwszym z nich jest balsam Magia Złota na skórze. On, ten balsam swego czasu był w Glossy Boxie, z tego co się orientuję. Jest to balsam o bardzo takim mocnym, wieczorowym zapachu, ale bardzo ładnym, kobiecym, z takimi drobinkami, które mają bardzo ładnie błyszczeć na naszej skórze. To jest jak najbardziej ok, natomiast niestety zarówno czy to było na ramionach, na rękach, na dekolcie, czy na skórze moich nóg, po posmarowaniu się tym balsamem cała skóra mnie po prostu swędziała. To było nie do wytrzymania, więc dosłownie użyłam go tylko raz i nie sięgnę po niego po raz kolejny. Dla mnie może za intensywny zapach sprawiał, że po prostu ta skóra była podrażniona. I kolejny kosmetyk z firmy Liren, to jest puder kryjący w kremie 03 naturalny. Ja go kupiłam na jednej z promocji w Rossmanie. To jest kolor podkładu, pudru, który jest dla mnie idealny, natomiast niestety przy moich przebarwieniach on absolutnie nie jest kryjący i wydawało mi się, że jako produkt kryjący zakryje wszystkie przebarwienia, czy tam jakieś niedoskonałości, bo tym zazwyczaj kierujemy się, wybierając właśnie pudry kryjące. Ten niestety, mimo tego, że ma kolor idealny dla mnie, właśnie 03 naturalny, niestety kompletnie się u mnie nie sprawdził. Kolejnymi dwoma kosmetykami są to kosmetyki do ciała. Pierwszym z nich jest to taka oliwka do mycia z The Body Shop. I ja ją bardzo długo używałam, bo możecie zauważyć nawet po zużyciu, jaki jest tej oliwki. Bardzo długo jej używałam i dopiero niedawno się zorientowałam, że to, że skóra mnie bardzo mocno swędzi, jest dosyć mocno podrażniona, ale dosłownie swędziała mnie cała skóra mojego ciała. To jest zasługa właśnie tego olejku, który niestety, który jest nie dla mojej skóry. A szkoda, bo jednak kosmetyki z The Body Shop, nie wiem, może są przereklamowane, natomiast no są generalnie lubiane, więc wydawało mi się, że ta oliwka się u mnie sprawdzi. Kolejnym minusem również jest to, że wszystkie zauważam opakowania z The Body Shop są takie mega, mega twarde i generalnie w ogóle wydobycie tej oliwki przez ten niewielki otwór sprawiało mi ogromną trudność. Szkoda, bo z tego co się orientuję, mam chyba jeszcze jedno opakowanie tej oliwki, więc nie wiem, jeśli się okaże, że mam, to będę musiała ją po prostu komuś oddać, bo niestety ta oliwka u mnie się kompletnie nie sprawdziła. Cała skóra, tak jak mówię, mnie swędziała i jak nawet teraz sobie o niej myślę, to mnie wszystko po prostu swędzi. I kolejny kosmetyk to jest dwufazowy nawilżający olejek do ciała, satynowa miękkość. Jest to jeden z moich ulubionych, był jeden z moich ulubionych kosmetyków z firmy Avon, to jest z tej serii Skins of Soft. Życzyłabym sobie, żeby Avon kiedyś wypuścił mgiełkę o zapachu właśnie tego dwufazowego olejku nawilżającego do ciała, bo pachnie niesamowicie świeżo i naprawdę jest to cudowny zapach, który utrzymuje się bardzo długo, ale to jest tylko i wyłącznie to. Nic więcej ten dwufazowy nawilżający olejek nie robi, oprócz tego, że pachnie. Wręcz bym powiedziała, że nie nawilża, a wysusza skórę, dlatego że ilość alkoholu zawarta w tym produkcie jest tak duża, że po prostu aż dusi i naprawdę skóra wygląda tak, jakbyśmy się co najmniej przez cały tydzień nie balsamowały, nie kremowały, bo jest tak niesamowicie mocno wysuszona i nie daje absolutnie żadnego efektu takiego olejku nawilżającego na skórze. A szkoda, bo kiedyś ten dwufazowy nawilżający olejek właśnie z firmy Avon u mnie działał. Nie wiem, czy zmieniła się moja skóra, czy zmienił się skład tego produktu. Wiem, że po prostu ten kosmetyk na dzień dzisiejszy jest kompletnie nie dla mnie. I tak jak powiedziałam, bardzo żałuję, bo był jednym z moich ulubionych właśnie z firmy Avon. Kolejne dwa kosmetyki to kremy do rąk i to są kremy, które dostałam w wymiance. Pierwszym z nich jest regenerujący krem do rąk i paznokci z Biolik. Jeśli chodzi o kosmetyki z firmy Biolik, ja nie do końca generalnie się z nimi polubiłam. Miałam kilka kosmetyków tej firmy i one się u mnie średnio sprawdziły, tak jak właśnie ten krem, który kompletnie nie robi nic. Ani nie nawilża, ani nie regeneruje. Po prostu nie robi nic. Nic więcej na jego temat nie powiem, bo po prostu ten kosmetyk, ten krem do rąk nie zrobił nic. A drugim kosmetykiem
kosmetykiem, drugim kremem do dłoni i paznokci, również do suchych dłoni, soczyste nawilżenie. Jest Tutti Frutti z Farmony, gdzie zapach jest cudowny, ale po nakremowaniu rąk tym kremem nasza skóra jest po prostu niezwykle tępa. Tak jak ta skóra powinna być właśnie tak jak jest tutaj napisane, soczyście nawilżona, to niestety skóra jest bardzo tępa i tak jak ja bardzo rzadko generalnie używam kremów do rąk, a jeśli już używam, to wybieram naprawdę te bardzo dobrze, mocno nawilżające, regenerujące skórę, tak te kompletnie nie dały rady z niezbyt zniszczoną skórą moich dłoni. Kolejny kosmetyk, który się u mnie nie sprawdził, to jest intensywna odżywka do włosów zniszczonych z Osi, o bardzo, bardzo intensywnym zapachu, który utrzymywał się do kilku dni na włosach, natomiast jest to niestety bomba silikonowo pełna zła dla włosów, niezwykle mocno obciążający kosmetyk włosy i to niestety jest kolejny kosmetyk z firmy Osi, który się u mnie nie sprawdził i tym razem już po kosmetyki firmy Osi na pewno nie sięgnę, bo niestety moje włosy po prostu są w fatalnym, fatalnym stanie po umyciu, po użyciu tych kosmetyków. Nie lubię się już z takimi kosmetykami, używam całkiem innych, zarówno szamponów, czy odżywek do włosów, więc no dla mnie bardzo, bardzo mocno obciążający włosy kosmetyk i tak jak kiedyś używałam tego typu kosmetyków i to absolutnie mi nie przeszkadzało, tak teraz no raczej jakby staram się nie używać tego typu kosmetyków, no i niestety zapach jest zbyt intensywny i zbyt długo utrzymuje się na włosach, co jest w pewnym momencie już po prostu bardzo takie nudne, szczerze mówiąc. Kolejnym nietrafionym kosmetykiem są to chusteczki do demakijażu, które kupiłam w Hebe. Tu było 30 sztuk i mimo tego, że one były cudownie nawilżone, to w momencie, kiedy dotykałam tą chusteczką twarzy, chcąc zmyć właśnie resztki makijażu, okazywało się, że chusteczka była po prostu, mimo tego, że rewelacyjnie, naprawdę rewelacyjnie nawilżona, po prostu była bardzo tępa w użyciu i dosłownie ona jakby przyklejała się do twarzy i nie można było nią pracować. Zwykłe chusteczki nawilżające z Biedronki, zwykłe chusteczki nawilżające nawet dla niemowląt są bardziej elastyczne i łatwiej się nimi pracuje niż z tymi właśnie, które kupiłam w Hebe i na pewno do nich nie wrócę. Kolejny kosmetyk, który się u mnie nie sprawdził, to jest mleczko micelarne do demakijażu twarzy i oczu z firmy Marion. Tu jest jeszcze napisane, że on wzmacnia rzęsy. Nie zauważyłam, żeby wzmacniał rzęsy, dlatego że ja użyłam go dosłownie dwa razy. Jako mleczko micelarne do makijażu było naprawdę ok, bo dosyć dobrze radziło sobie z makijażem. Natomiast bardzo, ale to bardzo podrażniło moją skórę wokoło oczu i to jest taki kosmetyk, którego ja sobie sama nie kupiłam na całe szczęście, ale no niestety na nieszczęście bodajże chyba Ewuni, która przysłała mi to mleczko w paczuszce, bo Ewa wydała również pieniądze na niego i jak się domyślam, chyba u niej również się nie sprawdziło. Bardzo, ale to bardzo piekła mnie skóra wokoło oczu po tym mleczku i na pewno nie będę go używać. To było jedno chyba czy dwa użycia i na pewno do niego już nie wrócę. Kolejnymi kosmetykami, które się u mnie nie sprawdziły, są to trzy kremy pod oczy. Wśród nich są dwa kremy z firmy Ziaja, których nie kupiłam osobno, a były one jako gratis do mleczek micelarnych, które notabene sprawdziły się w mojej pielęgnacji. Natomiast te kremy, tutaj jest kojący ze świetlikiem i przeciwzmarszczkowy z pietruszkowym, tak naprawdę nie zrobił nic. To są kremy zarówno pod oczy, jak i na powieki. Nie zauważyłam kompletnie żadnych zmian po tych kremach i całe szczęście, że były jako gratis, a nie musiałam ich kupować, bo naprawdę bardzo bym tego żałowała. I trzeci krem to jest krem z Sorai. On ma tutaj nawilżenie, dotlenienie, wygładza, jest jeszcze przeciwzmarszczkowy i czegoż on tutaj jeszcze nie ma. Po tym kremie bardzo łzawiły mi oczy, więc musiałam go bardzo szybko odstawić. No i cóż, trzy kremy, totalne niewypały. Może u kogoś się z Was sprawdzają, u mnie niestety nie. Trzy kolejne kosmetyki, również z tej samej serii, a mianowicie tusze do rzęs. Pierwszy z nich to jest Volume, Aero Volume z Avonu, który był zapakowany w folię. Następny Hehan Gigant Shock XXL oraz Hyper Stretch XL z Oriflame. I to były nowe tusze, które dostałam. Ten z Avonu kupiłam sobie sama, bo swego czasu była taka dosyć spora reklama tego tuszu. I cóż się okazało, że po otwarciu te tusze po prostu niestety były już stare. I mimo tego, że data na tych tuszach była dobra, to po prostu one były nie
nieużycia. One były suche w środku. Nie wiem, jak w przypadku tych dwóch z Hean i z Oriflame, czy ktoś się wcześniej tam gdzieś do nich dobierał i po prostu one wyschły, czy one po prostu już takie były, ale w przypadku tej, podkreśliłam to, ona była kupiona w folii. Nie wiem, jak to się stało, data była ok. Dla mnie duże rozczarowanie, jeśli chodzi o te maskary, dlatego że dawno nie używałam zarówno maskary z Oriflame, z Avonu, a z Hean już w ogóle, więc naprawdę byłam bardzo ciekawa tych maskar i niestety one u mnie się nie sprawdziły. I na koniec, kochani, chciałabym Wam pokazać wspaniały kosmetyk, który jest po prostu bublem, jakiego dawno w mojej pielęgnacji nie było. I nie wiem, jak to się stało, że kupiłam właśnie ten kosmetyk, chociaż jak dzisiaj sobie o tym myślę, to wiem, że planowałam kupić zupełnie coś innego, a kupiłam akurat to. A mowa tu, kochani, o rajstopach w sprayu. I tak jak planowałam kupić rajstopy w sprayu firmy Sally Hansen, tak nie wiem, jak to się stało, ale przyszły do mnie rajstopy w sprayu W7. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że ja chciałam użyć tego sprayu na bardzo taką elegancką imprezę, z racji tego, że się nie opalam, chciałam po prostu, żeby moja skóra wyglądała szczególnie na nogach, na taką bardziej opaloną, lekko muśniętą słońcem, taką naprawdę bardzo, bardzo subtelną. Za moment pokażę Wam, jaki kolor dają te cudowne rajstopy z firmy W7. Ja mam tu akurat w odcieniu Medium Glow. Wstrząsnę dosyć mocno. Wstrząsnę i pokażę Wam na mojej nieopalonej ręce, jaki przecudny kolor dają te wspaniałe rajstopy właśnie z firmy W7. Pozwolicie, że z takiej trochę większej odległości, żeby nie było, że jest to niewiarygodne. Zobaczcie, jak to wygląda w pierwszym momencie. To w ogóle nie wsiąka, ale okej, możemy to rozsmarować. Tak wygląda w ogóle kolor. A tak wygląda po rozsmarowaniu. Nie wiem, czy Wy to zauważycie, bo mam takie trochę za jasne światło. Natomiast moja ręka, możecie to zauważyć, jest pomarańczowa. I taki też kolor ma skóra po spryskaniu właśnie tymi właśnie oto rajstopami. O, taki właśnie ma kolor mają rajstopy z W7. Oczywiście można to dosyć mocno rozsmarować i takiego efektu nie będziemy mieli. Natomiast do czego zmierzam? Zapachu to nie ma praktycznie żadnego. Dosyć mocnym rozsmarowaniu można uzyskać jakiś tam lepszy efekt niż taki o właśnie pomarańczy. Natomiast ten niestety produkt się w ogóle nie wchłania. I nie daj Boże, gdybyśmy miały tym posmarowane, spryskane nogi i później chciałobyśmy na przykład założyć spodnie, to gwarantuję Wam to w 100%, że materiał po wewnętrznej stronie spodni będziecie miały właśnie takiego koloru, po prostu pomarańczowego. Taki rajstop, kochani, już dawno nie ma w sprzedaży. Takie rajstopy to były chyba sprzedawane w latach 80. o takim odcieniu, więc wyjście z takimi pomarańczowymi nogami nie wygląda ani naturalnie, ani ładnie. Po prostu wygląda tandetnie jak pomarańczowy, brzoskwiniowy podkład źle dobrany na skórze. I tak jak powiedziałam, ja kompletnie nie wiem, jak to się stało, że ten produkt się u mnie znalazł, dlatego że ja chciałam zamówić rajstopy z W7. Nie wiem, czy zostałam oszukana, bo już teraz nie pamiętam. Na szczęście na imprezę, na którą jechałam i chciałam użyć ten produkt, na szczęście zapomniałam go wziąć i też dobrze wyszło bez niego. Nawet moje nieopalone nogi wyglądały dużo lepiej, gdybym użyła właśnie czegoś takiego. Dla porównania jeszcze raz pokażę ręce, jak to wygląda. Po prostu jestem cała pomarańczowa i to się cały czas lepi, to się nie wchłania. Bardzo taki ciężki w ogóle produkt, to nie jest taki lekki. Totalny, totalny bubel, przed którym Was ostrzegam. Nie kupujcie tego sprayu, tych sztucznych rajstop z W7, bo to jest jakaś tragedia. Powtórzę to jeszcze raz, kompletnie nie wiem, jak to się u mnie znalazło, bo nigdy w życiu bym czegoś takiego nie kupiła. Kochani, jeśli chodzi o kosmetyki, które się u mnie nie sprawdziły i o ten jeden pomarańczowy, fatalny bubel, to by było wszystko.
Mam nadzieję, że w najbliższym czasie nie będę musiała dla Was nagrywać tego typu filmiku, bo nie ukrywam, że szkoda mi zarówno moich pieniędzy, jak i pieniędzy moich znajomych, którzy wydają pieniądze właśnie na kosmetyki, które są totalnymi niewypałami. Wam również nie życzę tego typu zakupów. Zapraszam Was już dzisiaj do moich kolejnych filmików na mój Instagram, na mojego Facebooka, a dzisiaj się z Wami już żegnam pomarańczową ręką. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam. Pa, pa.